tysięcy lat ludzie zadają sobie to pytanie. Czy jesteśmy sami we wszechświecie? Możliwe, że kiedyś nawiążemy łączność z jakąś cywilizacją pozaziemską i dojdzie do historycznego pierwszego kontaktu. Widzicie tę linię? To sygnał. Ale czy żywe istoty pozaziemskie lub choćby inteligentne maszyny rzeczywiście mogą przetrwać długą podróż na Ziemię? Czy nie przeoczymy wiadomości wysłanej przez ET? Jaka jest szansa, że to my jako pierwsi dotrzemy do obcej cywilizacji? W tej dziedzinie coś, co dziś wydaje się fantastyką naukową, szybko może się stać naukowym faktem. Bo do pierwszego kontaktu może dojść znacznie szybciej niż się spodziewamy. W zupełnie nieoczekiwany dla nas sposób. SciTrek. Pierwszy kontakt. To kwestia nurtująca nas od dawna. I ulubiony temat fantastyki naukowej. Czy żywe istoty pozaziemskie naprawdę mogą kiedyś pojawić się na Ziemi? Ten scenariusz pierwszego kontaktu jest najbardziej niepokojący. Pierwszy kontakt to moment, kiedy ludzkość po raz pierwszy nawiąże łączność z obcą cywilizacją na tyle rozwiniętą, że zdoła nam odpowiedzieć. W tym momencie dołączymy do elitarnego galaktycznego klubu istot inteligentnych. Poszukiwania rozwiniętych cywilizacji w naszej galaktyce i poza nią to chyba najwspanialsze wyzwanie podjęte przez ludzkość. In our galaxy and in our universe is a spectacular quest, maybe indeed the greatest quest of all of humanity. Wizyta istot pozaziemskich byłaby na pewno epokowym wydarzeniem. W historii ludzkości było kilka punktów zwrotnych. Odkrycie ognia, opanowanie uprawy roślin, wynalezienie pisma i matematyki. Jednak pierwszy kontakt bije je na głowę. To wydarzenie takiej samej rangi, jak oddzielenie się Homo sapiens od małp. Jakie są więc szanse, że doczekamy tej wspaniałej chwili? To zależy od liczby rozwiniętych cywilizacji. Badacze szacują wartość tej liczby przy użyciu tak zwanego równania Drake'a. W połowie ubiegłego wieku naukowcy dużo dyskutowali o obcych cywilizacjach, ale w mało ścisły sposób, bez użycia wzorów. Astronom Frank Drake wpadł na pomysł, żeby prawdopodobieństwo wystąpienia życia we wszechświecie ocenić w sposób ilościowy. Drake sformułował bardzo prosty wzór, będący oszacowaniem liczby cywilizacji w naszej galaktyce, zdolnych do wysyłania sygnałów, które moglibyśmy zarejestrować. Równanie Drake'a zawiera 7 czynników. Łączną liczbę gwiazd w naszej galaktyce, odsetek gwiazd posiadających planety, odsetek planet, na których może powstać życie, odsetek planet z inteligentnymi formami życia i wreszcie odsetek planet, na których może istnieć cywilizacja zdolna do wysyłania sygnałów w kosmos. Z pierwszych oszacowań wynikało, że w naszym bliskim otoczeniu może być nawet 10 tysięcy planet z inteligentnymi formami życia. I tu pojawił się problem. Bo skoro jest ich aż tyle, to dlaczego nie odbieramy ich sygnałów?
Później Carl Sagan sprawdził te wyliczenia i otrzymał liczbę rzędu miliona, czyli wśród gwiazd, które oglądamy każdej nocy, powinno być mnóstwo rozwiniętych cywilizacji, a mimo to nie nawiązaliśmy żadnego kontaktu. Jest to wciąż nierozwiązana zagadka. Skoro prawdopodobieństwo istnienia cywilizacji pozaziemskich jest tak duże, warto uważniej przyjrzeć się jednemu z popularnych scenariuszy fantastyki naukowej. Co by się działo, gdyby naprawdę odwiedziły nas istoty pozaziemskie? Pasjonaci fantastyki są przekonani, że istnieją szczegółowe procedury na wypadek takiej wizyty. Co robić, kiedy na trawniku przed Białym Domem ląduje spodek, albo gdy nagle spodki pojawiają się nad Moskwą i innymi metropoliami? Jeśli rząd ma jakiś plan na taką okoliczność, to trzyma go w tajemnicy. Łatwo jednak przewidzieć, jakie kroki zostałyby podjęte. Wojsko i naukowcy już teraz przeszukują kosmos w obawie przed planetoidami, które mogłyby zderzyć się z Ziemią. Te niebezpieczne obiekty można wykryć nawet z kilkuletnim wyprzedzeniem, dlatego zmierzającą ku nam flotylę statków pozaziemskich zauważylibyśmy na długo przed ich przybyciem na Ziemię. Rząd będzie miał dużo czasu, bo obcy nie zdołają ukryć swojej wizyty. Po wejściu do atmosfery zostaną wysłane myśliwce, żeby eskortować gości do ściśle nadzorowanego miejsca lądowania. Jeśli obcy znajdą się w amerykańskiej przestrzeni powietrznej, wówczas prawdopodobnym miejscem lądowania jest wyspa Plum w pobliżu Long Island. Znajduje się tam Centrum Chorób Zwierzęcych, w którym bada się zagrożenia chorobami zakaźnymi, bo to jest główne niebezpieczeństwo, kiedy pojawi się ET. Następnie naukowcy z Narodowego Instytutu Zdrowia, ubrani w kombinezony ochronne, zbadają naszych gości, żeby wykluczyć możliwość zakażenia. Czy w przypadku fizycznego kontaktu z obcymi istnieje ryzyko zakażenia? Czy ich ekosystem będzie zgodny z naszym? Już teraz mamy na świecie wielki problem z organizmami, które, dajmy na to, rozwinęły się w Azji, a teraz zasiedlają dolinę Mississippi. Nazywamy je gatunkami inwazyjnymi. W przypadku istot pozaziemskich skala tego problemu byłaby znacznie większa. Ale zagrożenie biologiczne to nie wszystko. Statki obcych zdolne do przemierzania galaktyki musiałyby mieć układ napędowy znacznie potężniejszy niż wszystko, co znamy na Ziemi. Dlatego naukowcy z Departamentu Energii musieliby wykluczyć obecność niebezpiecznych materiałów. Sidetrack, pierwszy kontakt. Trudno przewidzieć, jakie będą nasze relacje z obcymi. Czy będą oni nastawieni pokojowo, czy raczej spróbują nas zniszczyć? Czy w ogóle się z nimi dogadamy? Nasi goście będą dysponować znacznie bardziej rozwiniętą techniką niż nasza, dlatego nasz wpływ na bieg wypadków będzie ograniczony. Mimo tych wszystkich niewiadomych, niektórzy naukowcy są przekonani, że prawdopodobieństwo nawiązania kontaktu z inną cywilizacją jest bardzo duże. Myślę, że prędzej czy później kogoś spotkamy. Wystarczy spojrzeć na nocne niebo. Droga Mleczna, czyli nasza galaktyka, składa się z setek miliardów gwiazd. A ile jest galaktyk? Trudno uwierzyć. Widzimy ich setki miliardów. Z szybkiego rachunku wynika, że we Wszechświecie jest 10 tysięcy miliardów miliardów gwiazd. To tyle, ile jest ziaren piasku na Ziemi. Jest jednak jeden kłopot. Odległości między gwiazdami są bardzo duże. Czy rozwinięta cywilizacja może sobie jakoś poradzić z tym bezmiarem kosmosu?
Nawet gdyby istoty pozaziemskie posiadły umiejętność poruszania się z szybkością światła, czyli 300 tysięcy km na sekundę, to ich podróż na Ziemię z najbliższej nam gwiazdy Alfa Centauri i tak trwałaby blisko 4,5 roku. Ale gwiazdy mogą być odległe od siebie o setki, a nawet miliardy lat świetlnych. Wydaje się więc, że szanse na bezpośrednie spotkanie są bardzo małe. Jednak fizycy są przekonani, że istnieje na to sposób. Głównym argumentem przeciwko możliwości spotkania jest fakt, że odległości między gwiazdami są bardzo duże. Jednak wysoko rozwinięte cywilizacje mogą dysponować wiedzą fizyczną, która dla nas jest jeszcze niedostępna. Być może mając do pokonania odległość setek lat świetlnych między gwiazdami, będą umiały tak sfałdować czasoprzestrzeń, że te dwa punkty znajdą się blisko siebie i najkrótszą drogą między nimi okaże się tunel czasoprzestrzenny. Tunel czasoprzestrzenny. Koncepcja wciąż czysto teoretyczna. Może posłużyć jako międzygalaktyczny skrót dla istot pozaziemskich. Ale nawet jeśli taki skrót istnieje, jest wątpliwe, by obce istoty zdołały przetrwać taką podróż. Czy w takim razie bezpośrednie spotkanie jest wykluczone? Niekoniecznie. Niektórzy fizycy uważają, że pozaziemska istota, która nas odwiedzi, wcale nie będzie tworem biologicznym, ale myślącą maszyną. Cywilizacje osiągające pewien poziom technologiczny będą tworzyć maszyny wyposażone w inteligencję taką jak nasza. Inteligentne maszyny będą wolne od ograniczeń nakładanych przez biologię. Pewien rodzaj maszyn ma szczególnie duże szanse dotarcia na Ziemię. Maszyny mają znacznie większe możliwości eksploracyjne niż ludzie. To samo dotyczy zapewne istot pozaziemskich. Maszyny lepiej sprawdzają się w kosmosie, bo nie potrzebują jedzenia, powietrza ani wody. Można je łatwo przenosić z planety na planetę. Do poszukiwania życia w odległych rejonach obca cywilizacja może wysłać bardzo inteligentnego robota. Jednak nasza galaktyka jest zbyt duża, aby nawet setki maszyn zdołały ją przeszukać. Odwiedzenie wszystkich gwiazd zajęłoby miliardy lat. Lecz gdyby taka maszyna była na tyle zaawansowana, że potrafiłaby się replikować, a jej repliki byłyby zdolne do tego samego? Wówczas zamiast jednej maszyny przeszukującej kosmos, szybko mielibyśmy milion maszyn równocześnie prowadzących poszukiwania. Ta futurystyczna idea inteligentnej, samopowielającej się sondy zrodziła się w połowie XX wieku w umyśle węgierskiego fizyka von Neumanna. Sonda von Neumanna tworzyłaby własne repliki, korzystając z metali i gazów powszechnie dostępnych na planetoidach, księżycach i planetach. Jak wyglądałaby taka sonda? W świecie fantastyki naukowej pozaziemskie maszyny docierające na Ziemię to wielkie monstra zdolne rozdeptać nas jak owada. Możliwe jednak w porównaniu z sondą von Neumanna, to my będziemy gigantami, a sonda owadem. To mogą być bardzo małe sondy wyposażone w nanoukłady wykonane z pojedynczych atomów. Dzięki temu każdy jej element miałby moc obliczeniową wojskowego superkomputera, a jej pamięć mogłaby pomieścić informacyjną treść całej planety. Nanotechnologia to nauka o budowaniu maszyn o rozmiarach rzędu nanometra, czyli jednej milionowej milimetra. Dla porównania, nitka DNA ma szerokość 2 nanometrów.
tak małe urządzenia mają wiele zalet z punktu widzenia obcych. Po pierwsze, do ich replikacji potrzeba mniej surowców. Dzięki mniejszej masie są mniejszym obciążeniem dla napędu statku. Poza tym maleńki gość łatwiej uniknie wykrycia, bo nie zwraca na siebie uwagi. Konstruktorzy pozaziemskich sond wcale nie muszą dysponować dużo lepszą technologią niż nasza. My już teraz potrafimy tworzyć układy scalone mniejsze niż ziarnko piasku. Tak więc zbudowanie niesłychanie małej, inteligentnej i samopowielającej się sondy nie powinno być trudne dla cywilizacji bardziej zaawansowanej niż nasza. Każda sonda von Neumanna musi przede wszystkim być wyposażona w system anten, aby przesyłać informacje o tym, na których planetach jest woda, flora bakteryjna lub inteligentne formy życia. Każda też musi mieć jakiś napęd. Jest jeszcze inny wariant bezpośredniego spotkania Ziemian z obcymi. Skoro tym istotom udało się przetrwać tak długą podróż, możliwe, że są to cyborgi, czyli w połowie istoty żywe, a w połowie maszyny. Fizyk Michio Kaku uważa, że wystarczy spojrzeć w lustro, aby przekonać się, dlaczego cyborgi mogą być perforowaną formą przybysza z kosmosu. Wybiegnijmy myślą o 100, 200 albo 300 lat w przyszłość. W skali kosmicznej to mgnienie oka. Możliwe, że będziemy mieli już wtedy nieśmiertelne ciała. Mając do wyboru z jednej strony śmierć, rozkład naszych ciał i cierpienie, a z drugiej wieczne ciało z krzemu, stali i tkanek. Co byście wybrali? Cywilizacja wyprzedzająca nas o milion lat może nawet mieć wybór między cyborgiem a robotem. Mogą mieć możliwości, o jakich nawet dziś nie śnimy. Pierwszy kontakt. Moment, kiedy ludzkość po raz pierwszy nawiązuje łączność z pozaziemską cywilizacją i odkrywa, że nie jest sama. To zdarzenie, które może otworzyć przed nami niesłychane możliwości, albo doprowadzić do naszej zagłady. Jeśli rozwinięta cywilizacja pozaziemska istnieje i wysyła w kosmos sygnały, aby nawiązać z nami kontakt, to najbardziej prawdopodobnym miejscem, gdzie ów historyczny przekaz zostanie odebrany, jest placówka w Parku Narodowym Lassen w Kalifornii. Zainstalowano tu już pierwsze anteny, które z czasem utworzą największą na świecie sieć radioteleskopową. Ten rozległy kompleks nosi nazwę Allen Telescope Array, w skrócie ATA. Korzysta z niego Instytut SETI, finansowana ze źródeł prywatnych instytucja nastawiona na poszukiwanie cywilizacji pozaziemskich. Dawniej badacze z SETI szukający sygnałów z kosmosu musieli zabiegać o dostęp do instalacji innych instytucji. Teraz dysponują własnym urządzeniem. Za mną widać anteny. Jest ich już 42. Każda ma 6 metrów średnicy. Są czymś w rodzaju radiowej kamery. Mogą robić zdjęcia fal radiowych, a dzięki dużym rozmiarom mają dobrą rozdzielczość. To jedna wielka antena podzielona na małe kawałki. Za kilka lat będzie tu 350 anten, tworząc największy na świecie ośrodek nasłuchu pozaziemskich sygnałów. Będzie wówczas zdolny do jednoczesnego przeszukiwania 10 miliardów częstotliwości radiowych, blisko 10 razy więcej niż odbiorniki używane przez SETI do tej pory.
Radioteleskopy wielokrotnie przeszukują w ciągu dnia dane skrawek nieba, rejestrując dane i przetwarzając je w coś w rodzaju mozaiki, która następnie podlega interpretacji. Tak więc badacze raczej wpatrują się w ekrany niż nasłuchują. Na filmach często widzimy ludzi ze słuchawkami na uszach, ale w rzeczywistości jest inaczej. Sygnały trafiają do tego pomieszczenia. To największy radioodbiornik świata. Słuchamy jednocześnie dziesiątków milionów kanałów. Oczywiście nie siedzimy tu z oczami wlepionymi w kabelki. Jeśli chcemy sprawdzić, czy ET do nas nie nadaje, patrzymy na monitor komputera. To sterownia, w której siedzą astronomowie. Każdy teleskop ma własną sterownię. Ta niestety nie wygląda jak mostek z krążownika Enterprise, ale zupełnie wystarczy. Tu można siedzieć i oglądać sygnały. Jednak przy dziesiątkach milionów kanałów śledzenie wszystkich jest niemożliwe. Gapiąc się w ekran godzinami, szybko byśmy zwariowali. Dlatego to komputery za nas nasłuchują. To one mają na uszach słuchawki. To komputer sterujący teleskopami przekazuje im listę naszych życzeń. Na przykład najpierw każemy przez godzinę śledzić jakąś gwiazdę, a potem kierujemy je na inną gwiazdę. Komputery same nas powiadomią, jeśli pojawi się coś naprawdę ciekawego. Sidetrack. Pierwszy kontakt. Eksplodujące gwiazdy i wiele innych zdarzeń na niebie to naturalne źródła fal radiowych. Również obiekty stworzone przez człowieka wysyłają sygnały. Wszystkie te zakłócenia są wychwytywane przez czułe anteny systemu ADA, więc komputery muszą je odfiltrować, żeby nie zostały one uznane za sygnał od obcych. Sygnały od istot pozaziemskich powinny mieć postać powtarzalnych sekwencji docierających z głębokiego kosmosu lub bardzo silnego wzmocnienia naturalnego szumu radiowego. Widzicie tę jasną linię? To sygnał. Ma dobrze określoną częstotliwość, która stopniowo się zwiększa. To dokładnie taki sygnał, jakiego byśmy się spodziewali od obcego, nadającego z planety, która wiruje. Ten jednak zmienia się zbyt szybko, dlatego jest to na pewno satelita. Być może satelita telekomunikacyjny, albo jakaś sonda kosmiczna. To jest inteligencja, ale nasza. Mimo że nowa sieć radioteleskopów jest bardzo nowoczesna, w całym okresie użytkowania zdoła przebadać zaledwie milion spośród niezliczonych miliardów gwiazd w Drodze Mlecznej. Gdzie więc mogą być obcy? I po czym poznamy, że otrzymaliśmy prawdziwy sygnał? Pewne dramatyczne wydarzenie upewniło zespół SETI, że zdoła wychwycić przełomowy sygnał. Green Bank w stanie Virginia, lipiec 1996. Sygnały z kosmosu były wówczas rejestrowane przez olbrzymi radioteleskop Narodowego Obserwatorium Radioastronomicznego. Badacze z SETI mieli nadzieję, że uda im się przechwycić sygnały wysyłane przez istoty pozaziemskie i udowodnić, że nie jesteśmy sami. Pewnego dnia zarejestrowali nietypowy sygnał. Zapanowała atmosfera podniecenia. Naukowcy przystąpili do wykonywania ustalonej wcześniej procedury. Odchylili nieznacznie antenę radioteleskopu od obserwowanego obiektu, po czym powrócili do ustawienia początkowego. Gdyby odebrali sygnał również w pozycji odchylonej, byłoby jasne, że to fałszywy alarm, bo źródło jest gdzieś na Ziemi lub jest nim satelita okołoziemski. Jeśli jednak sygnał dociera z głębokiego kosmosu, to nawet najmniejsza zmiana ustawienia anten powinna spowodować zanik sygnału. A po powrocie do ustawienia początkowego sygnał powinien znów się pojawić. Dokładnie tak się stało. Czyli sygnał zdał pierwszy egzamin.
Drugi egzamin polega na poproszeniu o weryfikację innego obserwatorium, najlepiej na innym kontynencie. Musi go wykryć inny radioteleskop z innym zestawem anten, bo jeśli tylko my widzimy sygnał, to raczej jest to zmyłka, jakiś błąd w aparaturze lub oprogramowaniu. Jednak 16 godzin po odebraniu sygnału, zanim jeszcze dotarło potwierdzenie z innego obserwatorium, zidentyfikowano źródło. Była nim sonda SOHO do badań Słońca, oddalona o 1,5 miliona kilometrów od Ziemi. Błąd systemu komputerowego SETI sprawił, że sygnały wysyłane przez SOHO zostały uznane za prawdopodobny sygnał pozaziemski. Rozczarowanie było oczywiście wielkie, ale dzięki temu naukowcy z SETI zyskali pewność, że będą w stanie zidentyfikować prawdziwy sygnał pozaziemski, gdyby się taki pojawił. Nadal jednak muszą sprawdzać, czy ich anteny są właściwie wycelowane, włączone o właściwej porze i nastawione na właściwe pasmo. Gdzie zatem może kryć się ET? Tego nie wiemy. Może być gdziekolwiek. Dlatego przyjęliśmy bardzo prostą strategię. Najpierw badamy gwiazdy położone najbliżej. To tak, jakbyśmy szukali słonia, nie wiedząc nic o słoniach. Najpierw przeszukujemy własną działkę, potem coraz bardziej odległe rejony, aż w końcu natkniemy się na słonie lub nie. Instytut SETI ma nadzieję, że nowe urządzenia do obserwacji kosmosu i sondy, które NASA i Laboratorium Napędu Odrzutowego zamierza wystrzelić w najbliższych latach, pomogą wybrać najlepiej rokujące gwiazdy, czyli te, wokół których krążą planety. Jednak wykrywanie planet jest trudne. Wykrywanie planet w pobliżu odległych gwiazd jest na granicy naszych możliwości technicznych. Korzystamy z największych i najszybszych komputerów i największych na świecie kamer cyfrowych. Rozdzielczość niektórych z nich mierzy się w gigapikselach, a nie megapikselach. Dzięki temu zaczynamy dokonywać ekscytujących odkryć planet krążących wokół gwiazd, które bardzo przypominają nasze Słońce. Jednak współcześnie działające teleskopy pozwalają uzyskać tylko niewyraźne zarysy wielkich gazowych olbrzymów, takich jak Jowisz, który ma średnicę 11 razy większą niż Ziemia. Planet podobnych do Ziemi nie potrafimy dostrzec, ale to się zmieni. W 2020 roku zostanie wystrzelona sonda Terrestrial Planet Finder, która we współpracy z Układem Teleskopów Kosmicznych będzie szukała drugiej Ziemi. Powstanie w ten sposób gigantyczny teleskop, dzięki któremu po raz pierwszy zobaczymy drugą Ziemię wokół jakiejś bliskiej gwiazdy, nikłą niebieską kropkę krążącą wokół żółtego Słońca. To będzie wielka chwila. Terrestrial Planet Finder dostarczy nie tylko obrazy. Będzie można nie tylko zobaczyć, czy planeta jest zabarwiona na niebiesko, co może oznaczać obecność wody, ale też zarejestrować całe widmo jej promieniowania, co pozwoli ustalić jej skład chemiczny. Oczywiście najciekawsze byłoby znalezienie planety z tlenem w atmosferze. Póki sonda nie zacznie działać, badaczom z SETI nie pozostaje nic innego, jak zdać się na łód szczęścia. Większość scenariuszy pierwszego kontaktu zakłada, że cywilizacja bardziej zaawansowana od naszej wyśle do nas swoich przedstawicieli, inteligentne sondy, lub przynajmniej radiowe pozdrowienia z drugiego końca wszechświata. Możemy tylko mieć nadzieję, że ich zamiary będą pokojowe. Lecz co zrobimy, gdy to na nas spocznie obowiązek nawiązania pierwszego kontaktu? To prawda, że nasi astronauci dopiero niedawno dotarli do Księżyca. Welcome back to Houston. It's great to
Załogowa wyprawa na Marsa jest nadal zbyt dużym wyzwaniem. A odwiedzanie przez ludzi innych układów gwiezdnych to czysta fantastyka. Jednak nasze sondy opuszczają już Układ Słoneczny i mkną w kierunku głębokiego kosmosu. W 1977 roku NASA wystrzeliła sondy Voyager 1 i Voyager 2 w celu zbadania Jowisza, Saturna, Urana i Neptuna. Obecnie znajdują się one daleko za orbitą Plutona, na samym skraju Układu Słonecznego i mkną w przestrzeń międzygwiezdną. Voyager 1 dotarł dalej, na odległość blisko 15 miliardów kilometrów od Słońca, dalej niż jakikolwiek obiekt stworzony przez człowieka. Każda sonda jest zaopatrzona w pozłacaną miedzianą płytę gramofonową i matematyczne instrukcje, w jaki sposób ją odtwarzać. Wykryte są na niej także wzory naukowe, które powinny być zrozumiałe dla obcej cywilizacji. Jest to dysk z wytłoczonymi dźwiękami Ziemi i ilustracją położenia Ziemi w naszym zakątku wszechświata. Wyjaśnia, kim jesteśmy, gdzie żyjemy, czego chcemy i jak się porozumiewamy. Te obrazkowe komunikaty i fundamentalne wzory umieszczone na sondach zostały wybrane przez NASA na krótko przed startem. Mają dawać wyobrażenie o naszej kulturze, ludziach i cudach przyrody na Ziemi. Jako sekretarz generalny Narodów Zjednoczonych pozdrawiam Was w imieniu mieszkańców naszej planety. Pozdrowienia z Ziemi. Bonjour tout le monde. Mae lagnia. Shalom. Hola y saludos a todos. Te komunikaty dobrze ilustrują wielki problem, jakim jest nawiązanie pierwszego kontaktu. Nie mamy gwarancji, że nas zrozumieją. Naukowcy muszą wynaleźć kosmiczny kamień z Rosetty. Coś, co będzie zrozumiałe dla wszystkich i posłuży jako uniwersalny język, z którego będą korzystać zarówno ludzie, jak i obcy. Kamień z Rosetty zawierał ten sam tekst w trzech językach, dwóch odmianach egipskiego i greckim. Dzięki niemu dokonał się przełom w dziedzinie odczytywania staroegipskich hieroglifów. Był to jeden z języków użytych na kamieniu, pozostałe dwa były znane. Coś takiego jest potrzebne w komunikacji pozaziemskiej. Uniwersalnym językiem przekazów międzygwiezdnych, czymś w rodzaju języka uniwersalnego, są wzory matematyczne i prawa przyrody. Jest duża szansa, że nasi rozmówcy wiedzą, iż 2 plus 2 równa się 4. Matematyka jest taka sama w całym wszechświecie. Jestem fizykiem i wielką przyjemnością dla mnie jest pisanie równań, których nikt wcześniej nie napisał. Być może poza istotą pozaziemską, która doszła do tego samego, tylko zapisała to inaczej. Czy zatem informacje umieszczone na Voyagerach staną się pierwszymi kosmicznymi kamieniami z Rosetty w drodze ku obcym cywilizacjom w odległych rejonach wszechświata? Przy obecnej szybkości wynoszącej około 50 tysięcy km na godzinę, a więc dużo mniejszej od prędkości światła, Voyager 1 dotarłby do najbliższej gwiazdy Alpha Centauri dopiero po 100 tysiącach lat. Niestety leci w innym kierunku, nie daje więc dużej szansy na pierwszy kontakt. Być może bardziej prawdopodobna jest inna forma pierwszego kontaktu. Możliwe, że to cywilizacja ziemska jako pierwsza zbuduje samo powielającą się sondę von Neumanna, która rozprzestrzeni się w kosmosie. Przypuszcza się, że możliwości ziemskich komputerów przekroczą możliwości ludzkiego mózgu około roku 2050 i z czasem osiągną niewyobrażalną wydajność przetwarzaniu informacji.
Niewykluczone więc, że to inteligentne maszyny nawiążą w przyszłości pierwszy kontakt. Pierwsze kroki w dziedzinie budowy takich maszyn zmieniają nasz sposób badania kosmosu. Kilku współczesnych wyprawach kosmicznych używa się już sztucznej inteligencji. Przykładem mogą być łaziki marsjańskie, które dzięki sztucznej inteligencji potrafią sobie radzić z nagłymi zdarzeniami. Nagłe zdarzenia to takie, które pojawiają się w ciągu kilku sekund. Kontrolerzy na Ziemi nie mają szans na nie zareagować, bo komenda wysłana do łazika dociera na Marsa po 22 minutach. Takimi nagłymi zdarzeniami są wiry pyłowe, które błyskawicznie tworzą się na pustynnej powierzchni Marsa. Zdarzają się bardzo rzadko, ale sztuczna inteligencja łazika potrafi je zidentyfikować i przesłać ich obrazy na Ziemię. Łazik sam podejmuje decyzję. Maszyny, które w przyszłości będziemy wysyłać na inne światy, będą musiały być jeszcze mądrzejsze. Będą musiały umieć poradzić sobie w każdej sytuacji, bo będą zbyt daleko, by otrzymywać instrukcje z Ziemi. Najbliższa nas gwiazda, Alfa Centauri, leży w odległości 4,5 roku świetlnego. Jeśli wyślemy tam sondę, to nasze rozkazy dotrą do niej dopiero po 4,5 roku. Sonda musi być wystarczająco inteligentna, żeby wiedzieć, na czym się skupić przy poszukiwaniu innej cywilizacji. Jest jeszcze inny sposób zainicjowania pierwszego kontaktu. Ludzkość nie tylko nasłuchuje sygnałów pozaziemskich, ale także wysyła mnóstwo własnych. Zdaniem niektórych może to przynieść zagładę naszej planecie. Sidetrack. Pierwszy kontakt. Nawet gdy ma się najdoskonalszy sprzęt, nasłuchiwanie pozaziemskich sygnałów to długotrwały i żmudny proces. Dlatego niektórzy badacze uczestniczący w programie SETI nie chcą czekać na pierwszy kontakt. Wolą go zainicjować. To projekt nazywany aktywnym SETI. Naukowcy już teraz nadają komunikaty w nadziei, że ktoś je odbierze. Tradycyjny program SETI jest nastawiony na podsłuchiwanie wymiany sygnałów między przedstawicielami obcych cywilizacji. Aktywny program SETI zamierza do nich dotrzeć, zareklamować nasze istnienie. Chodzi o to, żeby powiedzieć, tu jesteśmy, tak wygląda nasze DNA, a tak nasze ciało. Oto nasze położenie względem gwiazd. Początkiem aktywnego SETI była transmisja z radioteleskopu w Puerto Rico. To największa obecnie antena na świecie o średnicy 270 metrów. Zmieściłyby się w niej trzy boiska piłkarskie. Jest umieszczona wewnątrz wielkiego, naturalnego zagłębienia na szczycie góry. W 1974 roku nadano przez nią komunikat skierowany do istot pozaziemskich. Był to komunikat napisany w języku matematyki i nauki, zawierający pewne informacje o życiu na Ziemi. Zawierał prezentację liczb od 1 do 10, krótki opis pewnych związków chemicznych fundamentalnych dla ziemskiego życia, opis naszego DNA, obraz istoty ludzkiej, obraz ilustrujący nasze położenie w Układzie Słonecznym i obraz samego teleskopu, przez który sygnał wysłano. Jedyny problem polega na tym, że odpowiedź dostaniemy najwcześniej za 50 tysięcy lat. It won't be for another 50,000 years.
A to dlatego, że gromada gwiazd M13, ku której wysłano komunikat, znajduje się w odległości 25 tysięcy lat świetlnych. Trudno to uznać za znaczącą próbę zasygnalizowania naszej obecności w kosmosie, bo sygnał był słaby. Poza tym gromada gwiazd, do której wysłano ów komunikat, znajduje się w odległości 25 tysięcy lat świetlnych od Ziemi. Odpowiedź może nadejść najwcześniej po 50 tysiącach lat. W tak długim czasie na Ziemi nasza cywilizacja może całkiem zniknąć. Poza tym uważam, że takie próby zasygnalizowania naszej obecności w galaktyce są nierozsądne. Później podejmowano próby wysyłania komunikatów także w kierunku gwiazd położonych bliżej. Jednak program aktywnego SETI budzi wiele kontrowersji. Niektórzy obawiają się, że możemy ściągnąć na siebie niebezpieczeństwo. To kiepski pomysł manifestować swoją obecność, nie wiedząc, jakie są intencje obcych cywilizacji. Czy będąc jeleniem w lesie, chcielibyśmy zdradzać swoje położenie myśliwym? Poczekajmy, aż dowiemy się, jakie mają intencje. Do określania stopnia technicznego zaawansowania obcej cywilizacji naukowcy używają skali Kardaszewa. Kiedy naukowcy przeszukują kosmos, nie szukają małych zielonych ludzików, szukają cywilizacji typu pierwszego, drugiego i trzeciego. Typy opisują poziom rozwoju nauki i konsumpcji energii. Cywilizacja typu pierwszego ma charakter planetarny. Konsumuje energię, jaka dociera do jej planety. Dojrzała cywilizacja tego typu może wpływać na pogodę, budować miasta na oceanach, regulować siłę i porę trzęsień ziemi i erupcji wulkanów. Cywilizacja typu drugiego wyczerpała już źródła energii swojej planety i przeszła na poziom gwiezdny. Manipuluje całymi gwiazdami. Cywilizacja typu trzeciego ma charakter galaktyczny, przemierza galaktykę kosmicznymi autostradami, manipuluje całymi gromadami gwiazd i konsumuje energię od 10 do 100 miliardów gwiazd. Dla porównania Michio Kaku przytacza obecną klasyfikację Ziemi. Dzieli nas jakieś 100 lat od typu pierwszego i kilka tysięcy lat od typu drugiego. Zanim staniemy się cywilizacją typu trzeciego, upłynie zapewne od 100 tysięcy do miliona lat. Niezależnie od tego, czy to obcy pojawią się na naszym niebie lub prześlą nam z oddali wiadomość, czy to my zainicjujemy pierwszy kontakt, nie ulega wątpliwości, że w trwały sposób wpłynie to na losy ludzkości. Kiedy dojdzie do pierwszego kontaktu, możemy przeżyć szok. Uświadomimy sobie, że nie jesteśmy władcami świata, że dzielimy go z innymi inteligentnymi formami życia. To nas zmusi do odpowiedzi na pytanie, kim tak naprawdę jesteśmy i jakie jest nasze miejsce. Pierwszy kontakt może być naszym zbawieniem, bo uzyskamy dostęp do zaawansowanej technologii, dzięki której zmienimy świat na lepsze, ale może to być także koniec ludzkości. Nie dziwne więc, że ta perspektywa budzi zarówno zachwyty, jak i obawy. Wydaje się jednak, że mimo wszystkich tych niewiadomych jest w nas głęboka potrzeba udowodnienia, że nie jesteśmy sami we wszechświecie. Wersja polska, Studio Kompany Warszawa, tekst Piotr Rączka, czytał Zbyszek Moskal. Dać się na łód szczęścia. Większość scenariuszy pierwszego kontaktu zakłada, że cywilizacja bardziej zaawansowana od naszej wyśle do nas swoich przedstawicieli, inteligentne sądy lub przynajmniej radiowe pozdrowienia z drugiego końca wszechświata.
Możemy tylko mieć nadzieję, że ich zamiary będą pokojowe. Lecz co zrobimy, gdy to na nas spocznie obowiązek nawiązania pierwszego kontaktu? To prawda, że nasi astronauci dopiero niedawno dotarli do Księżyca. Załogowa wyprawa na Marsa jest nadal zbyt dużym wyzwaniem. A odwiedzanie przez ludzi innych układów gwiezdnych to czysta fantastyka. Jednak nasze sondy opuszczają już Układ Słoneczny i mkną w kierunku głębokiego kosmosu. W 1977 roku NASA wystrzeliła sondy Voyager 1 i Voyager 2 w celu zbadania Jowisza, Saturna, Urana i Neptuna. Obecnie znajdują się one daleko za orbitą Plutona, na samym skraju Układu Słonecznego i mkną w przestrzeń międzygwiezdną. Voyager 1 dotarł dalej, na odległość blisko 15 miliardów kilometrów od Słońca, dalej niż jakikolwiek obiekt stworzony przez człowieka. Każda sonda jest zaopatrzona w pozłacaną miedzianą płytę gramofonową i matematyczne instrukcje, w jaki sposób ją odtwarzać. Wykryte są na niej także wzory naukowe, które powinny być zrozumiałe dla obcej cywilizacji. Jest to dysk z wytłoczonymi dźwiękami Ziemi i ilustracją położenia Ziemi w naszym zakątku wszechświata. Wyjaśnia, kim jesteśmy, gdzie żyjemy, czego chcemy i jak się porozumiewamy. Te obrazkowe komunikaty i fundamentalne wzory umieszczone na sondach zostały wybrane przez NASA na krótko przed startem. Mają dawać wyobrażenie o naszej kulturze, ludziach i cudach przyrody na Ziemi. Jako sekretarz generalny Narodów Zjednoczonych pozdrawiam Was w imieniu mieszkańców naszej planety. Pozdrowienia z Ziemi. Znów się pojawić. Dokładnie tak się stało. Czyli sygnał zdał pierwszy egzamin. Drugi egzamin polega na poproszeniu o weryfikację innego obserwatorium, najlepiej na innym kontynencie. Musi go wykryć inny radioteleskop z innym zestawem anten, bo jeśli tylko my widzimy sygnał, to raczej jest to zmyłka, jakiś błąd w aparaturze lub oprogramowaniu. Jednak 16 godzin po odebraniu sygnału, zanim jeszcze dotarło potwierdzenie z innego obserwatorium, zidentyfikowano źródło. Była nim sonda SOHO do badań Słońca, oddalona o 1,5 miliona kilometrów od Ziemi. Błąd systemu komputerowego SETI sprawił, że sygnały wysyłane przez SOHO zostały uznane za prawdopodobny sygnał pozaziemski. Rozczarowanie było oczywiście wielkie, ale dzięki temu naukowcy z SETI zyskali pewność, że będą w stanie zidentyfikować prawdziwy sygnał pozaziemski, gdyby się taki pojawił. Nadal jednak muszą sprawdzać, czy ich anteny są właściwie wycelowane, włączone o właściwej porze i nastawione na właściwe pasmo. Gdzie zatem może kryć się ET? Tego nie wiemy. Może być gdziekolwiek. Dlatego przyjęliśmy bardzo prostą strategię. Najpierw badamy gwiazdy położone najbliżej. To tak, jakbyśmy szukali słonia, nie wiedząc nic o słoniach. Najpierw przeszukujemy własną działkę, potem coraz bardziej odległe rejony, aż w końcu natkniemy się na słonie lub nie. Instytut SETI ma nadzieję, że nowe urządzenia do obserwacji kosmosu i sondy, które NASA i Laboratorium Napędu Odrzutowego zamierza wystrzelić w najbliższych latach, pomogą wybrać najlepiej rokujące gwiazdy, czyli te, wokół których krążą planety. Jednak wykrywanie planet jest trudne.
Wykrywanie planet w pobliżu odległych gwiazd jest na granicy naszych możliwości technicznych. Korzystamy z największych i najszybszych komputerów i największych na świecie kamer cyfrowych. Rozdzielczość niektórych z nich mierzy się w gigapikselach, a nie megapikselach. Dzięki temu zaczynamy dokonywać ekscytujących odkryć planet krążących wokół gwiazd, które bardzo przypominają nasze Słońce. Jednak współcześnie działające teleskopy pozwalają uzyskać tylko niewyraźne zarysy wielkich gazów. To będzie wielka chwila. Terrestrial Planet Finder dostarczy nie tylko obrazy. Będzie można nie tylko zobaczyć, czy planeta jest zabarwiona na niebiesko, co może oznaczać obecność wody, ale też zarejestrować całe widmo jej promieniowania, co pozwoli ustalić jej skład chemiczny. Oczywiście najciekawsze byłoby znalezienie planety z tlenem w atmosferze. Póki sonda nie zacznie działać, badaczom z SETI nie pozostaje nic innego, jak zdać się na łód szczęścia. Większość scenariuszy pierwszego kontaktu zakłada, że cywilizacja bardziej zaawansowana od naszej wyśle do nas swoich przedstawicieli, inteligentne sondy lub przynajmniej radiowe pozdrowienia z drugiego końca wszechświata. Możemy tylko mieć nadzieję, że ich zamiary będą pokojowe. Lecz co zrobimy, gdy to na nas spocznie obowiązek nawiązania pierwszego kontaktu? To prawda, że nasi astronauci dopiero niedawno dotarli do Księżyca. Załogowa wyprawa na Marsa jest nadal zbyt dużym wyzwaniem. A odwiedzanie przez ludzi innych układów gwiezdnych to czysta fantastyka. Jednak nasze sondy opuszczają już Układ Słoneczny i mkną w kierunku głębokiego kosmosu. W 1977 roku NASA wystrzeliła sondy Voyager 1 i Voyager 2. W celu zbadania Jowisza, Saturna, Urana i Neptuna. Obecnie znajdują się one daleko za orbitą Plutona, na samym skraju Układu Słonecznego i mkną w przestrzeń międzygwiezdną. Voyager 1 dotarł dalej, na odległość blisko 15 miliardów kilometrów od Słońca, dalej niż jakikolwiek obiekt stworzony przez człowieka. Każda sonda jest zaopatrzona w pozłacaną miedzianą płytę gramofonową, i matematyczne instrukcje, w jaki sposób ją odtwarzać. Wykryte są na niej także wzory naukowe, które powinny być zrozumiałe dla obcej cywilizacji. Jest to dysk z wytłoczonymi dźwiękami Ziemi i ilustracją położenia Ziemi w naszym zakątku wszechświata. Wyjaśnia, kim jesteśmy, gdzie żyjemy, czego chcemy i jak się porozumiewamy. Sonda von Neumanna tworzyłaby własne repliki, korzystając z metali i gazów powszechnie dostępnych na planetoidach, księżycach i planetach. Jak wyglądałaby taka sonda? W świecie fantastyki naukowej, pozaziemskie maszyny docierające na Ziemię to wielkie monstra zdolne rozdeptać nas jak owada. Możliwe jednak, w porównaniu z sondą von Neumanna, to my będziemy gigantami, a sonda owadem. To mogą być bardzo małe sondy wyposażone w nanoukłady wykonane z pojedynczych atomów. Dzięki temu każdy jej element miałby moc obliczeniową wojskowego superkomputera, a jej pamięć mogłaby pomieścić informacyjną treść całej planety. Nanotechnologia to nauka o budowaniu maszyn o rozmiarach rzędu nanometra, czyli jednej milionowej milimetra. Dla porównania, nitka DNA ma szerokość 2 nanometrów. Tak małe urządzenia mają wiele zalet z punktu widzenia obcych. Po pierwsze, do ich replikacji potrzeba mniej surowców,
Dzięki mniejszej masie są mniejszym obciążeniem dla napędu statku. Poza tym maleńki gość łatwiej uniknie wykrycia, bo nie zwraca na siebie uwagi. Konstruktorzy pozaziemskich sond wcale nie muszą dysponować dużo lepszą technologią niż nasza. My już teraz potrafimy tworzyć układy scalone mniejsze niż ziarnko piasku. Tak więc zbudowanie niesłychanie małej, inteligentnej i samopowielającej się sondy nie powinno być trudne dla cywilizacji bardziej zaawansowanej niż nasza. Każda sonda von Neumanna musi przede wszystkim być wyposażona w system anteł, aby przesyłać informacje o tym, na których planetach jest woda, flora bakteryjna lub inteligentne formy życia. Każda też musi mieć jakiś napęd. Jest jeszcze inny wariant bezpośredniego spotkania Ziemian z obcymi. Skoro tym istotom udało się przetrwać tak długą podróż, możliwe, że są to cyborgi, czyli w połowie istoty żywe, a w połowie masz więc dużej szansy na pierwszy kontakt. Być może bardziej prawdopodobna jest inna forma pierwszego kontaktu. Możliwe, że to cywilizacja ziemska jako pierwsza zbuduje samopowielającą się sondę von Neumanna, która rozprzestrzeni się w kosmosie. Przypuszcza się, że możliwości ziemskich komputerów przekroczą możliwości ludzkiego mózgu około roku 2050 i z czasem osiągną niewyobrażalną wydajność w przetwarzaniu informacji. Niewykluczone więc, że to inteligentne maszyny nawiążą w przyszłości pierwszy kontakt. Pierwsze kroki w dziedzinie budowy takich maszyn zmieniają nasz sposób badania kosmosu. W kilku współczesnych wyprawach kosmicznych używa się już sztucznej inteligencji. Przykładem mogą być łaziki marsjańskie, które dzięki sztucznej inteligencji potrafią sobie radzić z nagłymi zdarzeniami. Nagłe zdarzenia to takie, które pojawiają się w ciągu kilku sekund. Kontrolerzy na Ziemi nie mają szans na nie zareagować, bo komenda wysłana do łazika dociera na Marsa po 22 minutach. Takimi nagłymi zdarzeniami są wiry pyłowe, które błyskawicznie tworzą się na pustynnej powierzchni Marsa. Zdarzają się bardzo rzadko, ale sztuczna inteligencja łazika potrafi je zidentyfikować i przesłać ich obrazy na Ziemię. Łazik sam podejmuje decyzję. Maszyny, które w przyszłości będziemy wysyłać na inne światy, będą musiały być jeszcze mądrzejsze. Będą musiały umieć poradzić sobie w każdej sytuacji, bo będą zbyt daleko, by otrzymywać instrukcje z Ziemi. Najbliższa nas gwiazda, Alfa Centauri, leży w odległości 4,5 roku świetlnego. Jeśli wyślemy tam sondę, to nasze rozkazy dotrą do niej dopiero po 4,5 roku. Sonda musi być wystarczająco inteligentna, żeby wiedzieć, na czym się skupić przy poszukiwaniu innej cywilizacji. Z istoty pozaziemskie. Pasjonaci fantastyki są przekonani, że istnieją szczegółowe procedury na wypadek takiej wizyty. Co robić, kiedy na trawniku przed Białym Domem ląduje spodek, albo gdy nagle spodki pojawiają się nad Moskwą i innymi metropoliami?
Jeśli rząd ma jakiś plan na taką okoliczność, to trzyma go w tajemnicy. Łatwo jednak przewidzieć, jakie kroki zostałyby podjęte. Wojsko i naukowcy już teraz przeszukują kosmos w obawie przed planetoidami, które mogłyby zderzyć się z Ziemią. Te niebezpieczne obiekty można wykryć nawet z kilkuletnim wyprzedzeniem, dlatego zmierzającą ku nam flotylę statków pozaziemskich zauważylibyśmy na długo przed ich przybyciem na Ziemię. Rząd będzie miał dużo czasu, bo obcy nie zdołają ukryć swojej wizyty. Po wejściu do atmosfery zostaną wysłane myśliwce, żeby eskortować gości do ściśle nadzorowanego miejsca lądowania. Jeśli obcy znajdą się w amerykańskiej przestrzeni powietrznej, wówczas prawdopodobnym miejscem lądowania jest wyspa Plum w pobliżu Long Island. Znajduje się tam Centrum Chorób Zwierzęcych, w którym bada się zagrożenia chorobami zakaźnymi, bo to jest główne niebezpieczeństwo, kiedy pojawi się ET. Następnie naukowcy z Narodowego Instytutu Zdrowia ubrani w kombinezony ochronne zbadają naszych gości, żeby wykluczyć możliwość zakażenia. Czy w przypadku fizycznego kontaktu z obcymi istnieje ryzyko zakażenia? Czy ich ekosystem będzie zgodny z naszym? Już teraz mamy na świecie wielki problem z organizmami, które dajmy na to rozwinęły się w Azji, a teraz zasiedlają dolinę Mississippi. Nazywamy je gatunkami inwazyjnymi. W przypadku istot pozaziemskich skala tego problemu byłaby znacznie większa. Ale zagrożenie biologiczne to nie wszystko. Statki obcych zdolne do przemierzania galaktyki musiałyby mieć układ napędowy znacznie potężniejszy niż wszystko, co znamy na Ziemi. Dlatego naukowcy z Departamentu Energii musieliby wykluczyć obecność niebezpiecznych materiałów. Sidetrack, pierwszy kontakt. Trudno przewidzieć, jakie będą nasze relacje z obcymi. Czy będą oni nastawieni pokojowo, czy raczej spróbują nas zniszczyć? Czy w ogóle się z nimi dogadamy? Nasi goście będą... A ile jest galaktyk? Trudno uwierzyć. Widzimy ich setki miliardów. Z szybkiego rachunku wynika, że we Wszechświecie jest 10 tysięcy miliardów miliardów gwiazd. To tyle, ile jest ziaren piasku na Ziemi. Jest jednak jeden kłopot. Odległości między gwiazdami są bardzo duże. Czy rozwinięta cywilizacja może sobie jakoś poradzić z tym bezmiarem kosmosu? Nawet gdyby istoty pozaziemskie posiadły umiejętność poruszania się z szybkością światła, czyli 300 tysięcy km na sekundę, to ich podróż na Ziemię z najbliższej nam gwiazdy Alfa Centauri i tak trwałaby blisko 4,5 roku. Ale gwiazdy mogą być odległe od siebie o setki, a nawet miliardy lat świetlnych. Wydaje się więc, że szanse na bezpośrednie spotkanie są bardzo małe. Jednak fizycy są przekonani, że istnieje na to sposób. Głównym argumentem przeciwko możliwości spotkania jest fakt, że odległości między gwiazdami są bardzo duże. Jednak wysoko rozwinięte cywilizacje mogą dysponować wiedzą fizyczną, która dla nas jest jeszcze niedostępna. Być może mając do pokonania odległość setek lat świetlnych między gwiazdami, będą umiały tak sfałdować czasoprzestrzeń, że te dwa punkty znajdą się blisko siebie i najkrótszą drogą między nimi okaże się tunel czasoprzestrzenny. Tunel czasoprzestrzenny. Koncepcja wciąż czysto teoretyczna. Może posłużyć jako międzygalaktyczny skrót dla istot pozaziemskich. Ale nawet jeśli taki skrót istnieje, jest wątpliwe, by obce istoty zdołały przetrwać taką podróż. Czy w takim razie bezpośrednie spotkanie jest wykluczone? Niekoniecznie.
Niektórzy fizycy uważają, że pozaziemska istota, która nas odwiedzi, wcale nie będzie tworem biologicznym, ale myślącą maszyną. Cywilizacje osiągające pewien poziom technologiczny będą tworzyć maszyny wyposażone w inteligencję taką jak nasza. Inteligentne maszyny będą wolne od ograniczeń nakładanych przez biologię. Pewien rodzaj maszyn ma szczególnie duże szanse dotarcia na Ziemię. Maszyna naukową szybko może się stać naukowym faktem. Bo do pierwszego kontaktu może dojść znacznie szybciej niż się spodziewamy, w zupełnie nieoczekiwany dla nas sposób. SciTrek. Pierwszy kontakt. To kwestia nurtująca nas od dawna. I ulubiony temat fantastyki naukowej. Czy żywe istoty pozaziemskie naprawdę mogą kiedyś pojawić się na Ziemi? Ten scenariusz pierwszego kontaktu jest najbardziej niepokojący. Pierwszy kontakt to moment, kiedy ludzkość po raz pierwszy nawiąże łączność z obcą cywilizacją na tyle rozwiniętą, że zdoła nam odpowiedzieć. W tym momencie dołączymy do elitarnego galaktycznego klubu istot inteligentnych. Poszukiwania rozwiniętych cywilizacji w naszej galaktyce i poza nią to chyba najwspanialsze wyzwanie podjęte przez ludzkość. In our galaxy and in our universe is a spectacular quest, maybe indeed the greatest quest of all of humanity. Wizyta istot pozaziemskich byłaby na pewno epokowym wydarzeniem. W historii ludzkości było kilka punktów zwrotnych. Odkrycie ognia, opanowanie uprawy roślin, wynalezienie pisma i matematyki. Jednak pierwszy kontakt bije je na głowę. To wydarzenie takiej samej rangi, jak oddzielenie się Homo sapiens od małp. Jakie są więc szanse, że doczekamy tej wspaniałej chwili? To zależy od liczby rozwiniętych cywilizacji. Badacze szacują wartość tej liczby przy użyciu tak zwanego równania Drake'a. W połowie ubiegłego wieku naukowcy dużo dyskutowali o obcych cywilizacjach, ale w mało ścisły sposób, bez użycia wzorów. Astronom Frank Drake wpadł na pomysł, żeby prawdopodobieństwo wystąpienia życia we wszechświecie ocenić w sposób ilościowy. Drake z forami przekazuje im listę naszych życzeń. Na przykład najpierw każemy przez godzinę śledzić jakąś gwiazdę, a potem kierujemy je na inną gwiazdę. Komputery same nas powiadomią, jeśli pojawi się coś naprawdę ciekawego. SciTrek. Pierwszy kontakt. Eksplodujące gwiazdy i wiele innych zdarzeń na niebie to naturalne źródła fal radiowych. Również obiekty stworzone przez człowieka wysyłają sygnały. Wszystkie te zakłócenia są wychwytywane przez czułe anteny systemu ADA, więc komputery muszą je odfiltrować, żeby nie zostały one uznane za sygnał od obcych. Sygnały od istot pozaziemskich powinny mieć postać powtarzalnych sekwencji docierających z głębokiego kosmosu lub bardzo silnego wzmocnienia naturalnego szumu radiowego.
Widzicie tę jasną linię? To sygnał. Ma dobrze określoną częstotliwość, która stopniowo się zwiększa. To dokładnie taki sygnał, jakiego byśmy się spodziewali od obcego, nadającego z planety, która wiruje. Ten jednak zmienia się zbyt szybko, dlatego jest to na pewno satelita. Być może satelita telekomunikacyjny albo jakaś sonda kosmiczna. To jest inteligencja, ale nasza. Mimo że nowa sieć radioteleskopów jest bardzo nowoczesna, w całym okresie użytkowania zdoła przebadać zaledwie 1 000 000 spośród niezliczonych miliardów gwiazd w Drodze Mlecznej. Gdzie więc mogą być obcy? I po czym poznamy, że otrzymaliśmy prawdziwy sygnał? Pewne dramatyczne wydarzenie upewniło zespół SETI, że zdoła wychwycić przełomowy sygnał. Green Bank w stanie Virginia, lipiec 1996. Sygnały z kosmosu były wówczas rejestrowane przez olbrzymi radioteleskop Narodowego Obserwatorium Radioastronomicznego. Badacze z SETI mieli nadzieję, że uda im się przechwycić sygnały wysyłane przez istoty pozaziemskie i udowodnić, że nie jesteśmy sami. Pewnego dnia zarejestrowali nietypowy sygnał. Zapanowała atmosfera podniecenia. Naukowcy przystąpili do wykonywania ustalonej wcześniej procedury. Odchylili nieznacznie antenę radioteleskopu od obserwowanego obiektu, po czym powrócili do ustawienia początkowego. 10 tysięcy miliardów miliardów gwiazd. To tyle, ile jest ziaren piasku na Ziemi. Jest jednak jeden kłopot. Odległości między gwiazdami są bardzo duże. Czy rozwinięta cywilizacja może sobie jakoś poradzić z tym bezmiarem kosmosu? Nawet gdyby istoty pozaziemskie posiadły umiejętność poruszania się z szybkością światła, czyli 300 tysięcy km na sekundę, to ich podróż na Ziemię z najbliższej nam gwiazdy Alfa Centauri i tak trwałaby blisko 4,5 roku. Ale gwiazdy mogą być odległe od siebie o setki, a nawet miliardy lat świetlnych. Wydaje się więc, że szanse na bezpośrednie spotkanie są bardzo małe. Jednak fizycy są przekonani, że istnieje na to sposób. Głównym argumentem przeciwko możliwości spotkania jest fakt, że odległości między gwiazdami są bardzo duże. Jednak wysoko rozwinięte cywilizacje mogą dysponować wiedzą fizyczną, która dla nas jest jeszcze niedostępna. Być może mając do pokonania odległość setek lat świetlnych między gwiazdami, będą umiały tak sfałdować czasoprzestrzeń, że te dwa punkty znajdą się blisko siebie i najkrótszą drogą między nimi okaże się tunel czasoprzestrzenny. Tunel czasoprzestrzenny. Koncepcja wciąż czysto teoretyczna. Może posłużyć jako międzygalaktyczny skrót dla istot pozaziemskich. Ale nawet jeśli taki skrót istnieje, jest wątpliwe, by obce istoty zdołały przetrwać taką podróż. Czy w takim razie bezpośrednie spotkanie jest wykluczone? Niekoniecznie. Niektórzy fizycy uważają, że pozaziemska istota, która nas odwiedzi, wcale nie będzie tworem biologicznym, ale myślącą maszyną. Cywilizacje osiągające pewien poziom technologiczny będą tworzyć maszyny wyposażone w inteligencję taką jak nasza. Inteligentne maszyny będą wolne od ograniczeń nakładanych przez biologię. Pewien rodzaj maszyn ma szczególnie duże szanse dotarcia na Ziemię.
Maszyny mają znacznie większe możliwości eksploracyjne niż ludzie. To samo dotyczy zapewne istot pozaziemskich.